Siema, to ja. Chyba najbrzydszy człowiek na świecie. Albo i nie, może nie wiem. Nie będę tego oceniał. Nie jestem homoseksualny i raczej by to było dziwne, jakbym oceniał sam siebie. Znaczy, oceniał chłopaka, a tym bardziej już sam siebie. Dobra, nieważne, bo znowu zaczynam gadać głupoty. Co dzisiaj zrobimy? Możemy iść na bacę. Znaczy na bacę, na górali, bo troszkę to ekspowisko się zmieniło. I tak, cóż, kiedyś to ekspowisko zupełnie inaczej wyglądało, by była tak naprawdę ta mapka na prawo. No i jaskinie. To tak naprawdę to były cztery piętra jaskiń. Tutaj na tej mapce było jedno i na tamtej były właśnie trzy. A teraz to ekspowisko się bardzo zmieniło, jak widzę, bo mamy tutaj... gdzie coś tam mamy. Nie, no na pewno jest więcej tego wszystkiego i można powiedzieć, że nawet co oni mnie na tego wołają? Czyżby mnie wołali na renegata? Zaraz zobaczymy. Czy oni mnie z klanu wyjebali? Oni mnie kurwa z klanu wyjebali. Jak się pisze do grupki? No dobra, no to zmieniamy jednak priorytety i idziemy na renegata. Dobra, tak małe cięcie. Z klanu mnie wyjebali. Kurwa, z klanu mnie wyjebali chyba przez to, że aktywnie nie grałem za bardzo. No ale cóż, na renegata mnie zawołali. O 14 jednak będzie, więc to taki trochę fałszywy alarm. I tak, co wam mogę powiedzieć? Dzisiaj sobie... A, bo na basenie byłem, zrobiłem sobie 30 długości. Ta na siłkę się jeszcze zapisuje, jak na razie to w sobie nic nie wyszło z tym, ale no, staram się jakieś tam ćwiczenia w domu porobić i jakoś po prostu zająć ten czas. Co jeśli chodzi o z moją pracą, to przyjechał mój chrzestny ze Szwecji, przyjechał specjalnie 2000 km, no też przy okazji, żeby porobić tutaj niektóre rzeczy i pozałatwiać, ale pomoże mi znaleźć właśnie pracę w zawodzie w tym oto zimowym, znaczy w sumie już nie zimowym, bo już zaraz będzie wiosna i to wszystko będzie ruszać. Ale zrobił i pogadał z kim mógł odnośnie właśnie pracy. A powiem wam, że bynajmniej w takim miejscu jak Siedlce, to znalezienie pracy bez tak naprawdę bez układów to jest ciężkie. No głupio się z tym czuję ogólnie, że w taki sposób będzie to wszystko robione. Ale no wiecie, jakbym miał dosłownie dwie lewe ręce, to by mnie wypierdolili, a nawet, no. Więc w sumie i tak będę musiał się jakkolwiek wykazać. Ale no cóż, jestem wdzięczny z tego powodu i tak, bardzo nie mam co gadać, bo w sumie to jak moje ostatnie dni wyglądały? Były chwile, kiedy miałem doła. Są chwile, kiedy ogólnie jestem zmotywowany. Ale to jest chyba dosyć normalne, ale doceniam tak naprawdę to, jakim jestem człowiekiem. Takim pięknym człowiekiem jestem. Takim ułożonym. Tak, taki ułożony, że jeszcze niedawno chciał zejść ze świata, ale wiecie o co chodzi. A właśnie, bo były tematy ogólnie. Był człowiek, który mi pisał: Dominiku, Często Suśku, powiedz ogólnie, co uważasz o polskim szkolnictwie, a mianowicie o tej reformie z podstawówkami. Ogólnie nie chciałbym się narazić tutaj żadnym partiom politycznym, bo wiem, że ta sama decyzja z zlikwidowaniem gimnazjum, a wprowadzeniu 8 klas szkoły podstawowej, no była za rządu oraz z decyzji partii rządzącej. I tak, jak ogólnie sam oceniam ową sytuację? Powiem wam tak, że ja, kiedy byłem w szkole średniej, to chodziłem do technikum i miałem 4 lata na to, żeby ogólnie przygotować się do egzaminów zawodowych oraz przygotować się do matury. Ja akurat miałem o tyle dobrze, że tak naprawdę rozszerzenia, które zdawałem na maturze, one mi się bardzo pokrywały z tym, co ja miałem w szkole, jeśli chodzi o przedmioty zawodowe. Wiecie, nie każdy też tak ma, bo ja na przykład, nie wiem, robiąc ogólnie zawód geodety w technikum, miałem powiedzmy styczność z matematyką na wysokim poziomie, z fizyką czy z geografią. A właśnie takie rozszerzenia zdawałem. I cóż mógłbym jeszcze powiedzieć?
I że dla mnie ogólnie to wszystko było fajnie, bo miałem te 4 lata, żeby się do tej matury czy do tych zawodowych przygotować i wzajemnie mogło to współgrać. Jednakże znając ludzi, którzy chodzili do jakichś liceów, to uważali często, że te 3 lata, no to jest troszkę mało. I tak naprawdę uważam, że sama decyzja ze stworzeniem właśnie 5 klas dla technikum, a dla liceum 4 jest dobra, ze względu na to, że człowiek będzie mógł się lepiej przygotować do matury, jeśli mówię właśnie o tym, tak? Ale też jest druga strona medalu, czyli właśnie zlikwidowanie gimnazjów. A moim zdaniem to też ma swoje wady. Znaczy ja też będę patrzył na ten świat inaczej, wiecie, są też ludzie, powiedzmy, starsi ode mnie, którzy żyli za czasów, kiedy właśnie wcześniej jeszcze było to 8 klas. Są ludzie tacy jak ja, którzy tak samo chodzili do gimnazjum i tak samo inaczej postrzegają niektóre rzeczy. Ja ogólnie uważam, że znając ogólnie dzisiejszą młodzież czy tam dzieci, może dojść do takich, do niektórych nieprzyjemności. Bo chodzi mi o to, że gimnazjum to jest zamknięty okres wieku od 12 do 15 lat, tak? Znaczy był, teraz to już nie istnieje taki termin jak gimnazjum. I tak. Człowiek w tym wieku ogólnie przeżywa jakiś bunt, tak? A jeśli człowiek, który ma dzisiaj na przykład, nie wiem, w 8 klasie dzieciak ma z 12 lat, coś takiego, tak? Nie, z 14. No, z 14. Jeśli dzieciak, ogólnie na jednym korytarzu jest dzieciak, który ma 14, a zaraz jest dziecko, które chodzi do zerówki albo do pierwszej klasy i jest taki kontakt ogólnie, ten kontakt może być tak samo trochę patologiczny, ten kontakt może być zastraszanie młodszych ludzi i tak dalej, a ten właśnie buntowny wiek właśnie od 12 do 15 lat, no był zamknięty w tych trzech ogólnie klasach gimnazjum i no też są ogólnie przypadki, gdzie, znaczy powiecie, na mniejszych miejscowościach czy w mniejszych szkołach wyglądało to w ten sposób, że często podstawówka i gimnazjum były razem, było to jako zespół szkół, tak? Jednakże mówiąc o tym, jak na przykładzie, gdzie by było to oddzielnie, tak? Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo ja sam siebie nie rozumiem. Chodzi mi o to, że zamknięcie ogólnie dzieciaków 12-15 lat w trzech klasach gimnazjum było dobre ze względu na ich wychowanie, tak? I na mniejsze jakieś tam nieprzyjemności, konflikty i tak dalej. Ze względu intelektualnego, czy właśnie z argumentu, że tak powiem, jak dziecko może się przygotować do właśnie do szkoły średniej i tak dalej, to uważam, że może być to okej, okay, tak? Chociaż też jest taka wada, jak jest taka wada, jak no właśnie, może nie powinienem tego mówić, ale dużo rzeczy, które są robione z partii rządzącej. Ja nie, żeby było, że jestem za tym, czy za tym, czy za tamtym, tylko po prostu chciałbym wyrazić swoje zdanie, tak? Pomyślcie sobie o czymś takim jak 500+, jak szybko zostało to zrealizowane. Pomyślcie sobie o reformie szkolnictwa, która nie została w ogóle przemyślana, a mogło być to zrobione trochę lepiej. Zostało to wszystko ogólnie weszło z dnia na dzień dosłownie, znaczy no nie z dnia na dzień, ale weszło to bardzo szybko. A jaki jest tego powód? Jakie możecie sobie wyciągnąć z tego wnioski? To już dojdźcie do tego sami, bo nie chcę się naruszać. Także uważam, że ta reforma została wprowadzona za szybko. Ta reforma zrewolucjonizowała ogólnie oświatę w Polsce i jest to na pewno, ma to na pewno dużo minusów, tak? Też pomyślmy o drugiej stronie medalu, a mianowicie o ludziach, którzy są nauczycielami. I nagle to wszystko na rynku pracy się pozmieniało. Bo wiecie, gimnazjum zostało zlikwidowane, gimnazjum załóżmy już nie ma, tam jest teraz podstawówka. I powiedzmy, no w tej podstawówce, albo po prostu szkoła zostanie zamknięta, tak? Bo mówimy o, jak mówimy o mniejszych gimnazjach, gdzie załóżmy nawet będzie jakieś gimnazjum na wsi, tak? I będą tam tylko 3 klasy, czyli pierwsza, A, druga A i trzecia A. No załóżmy taki, dajmy sobie przykład. To pomyślcie sobie, ile ludzi straci pracę, bo z takiej szkoły no raczej nie zrobisz 8 klas podstawówki, bo niektóre szkoły nie mogą sobie na to po prostu pozwolić, tak? Więc dużo dymów, dużo rewolucji, dużo wszystkiego. Polska. Ale cóż, chyba za to się kocha ten kraj. Chociaż sam nie wiem.
Dobra, wiecie co wam mogę powiedzieć, że możliwe, że jeszcze na 14 ustawię się na Renegata i na przykład bym się do was odezwał. O, nie padłem. A co mogę powiedzieć o tym ekspowisku? No, że no mówię fajniej. Pamiętam, że za moich czasów jeszcze właśnie z Fistuły nie latała legenda. Teraz to chyba z niego dwie nawet latają. Z, nie wiem, z tej Hanki, czy jak ona się tam nazywa. Nawet nie wiem, gdzie te E2 teraz są tak naprawdę. Dobra, nieważne. Jak coś, to wrócę o 14 ranka, sobie ubijemy i wiecie. Spoko, nie?